Witamy w wiadomościach futbolowych Ligi Szóstek z Ligi A. Jesteśmy po drugim tygodniu rozgrywek, tak więc coraz szybciej rozpędza się ta lokomotywa związana z sezonem wiosna 2015. Ambergol wygrywa drugi mecz rzędu, no i to już można mówić, że staje się powoli faworyt pełną gębą. Tak jak rozpędza się ta lokomotywa, no to Ambergol już rozpędzony przez sezon i odprawił dwie czołowe drużyny z poprzednich rozgrywek, Rafis przed tygodniem, teraz 34. No i dwa zwycięstwa, można powiedzieć, w podobnym stylu odniesione, podobne wyniki, 5-3, 5-2. W kapitalnej formie trzeba powiedzieć, że jest bramkarz Aleksander Mazurek, bo w tym meczu z 34 chyba zagrał jeszcze lepiej niż przed tygodniem. Więc Ambergol rzeczywiście imponuje formą. Wygrała też Edukacja. Tutaj przede wszystkim Piraci, którzy sprawili niespodziankę w pierwszej kolejce. No, nie mieli wiele do powiedzenia i nie potrafili pokonać defensywy Edukacji. Tutaj przede wszystkim właśnie pod tym względem należy rozpatrywać wysoką klasę Edukacji w spotkaniu z Piratami. No i zwycięstwo drużyn, które źle rozpoczęły sezon. Mecz drużyn, które źle rozpoczęły sezon, czyli Bujakowianka, Czyżyny, no i minimalne zwycięstwo Bujakowianki. No i tym samym Czyżyny pokazują, że w dwóch pierwszych meczach 0 punktów. No niestety bliżej będzie szykuje się walka o utrzymanie dla tej drużyny, natomiast dla Bujakowianki to jest bardzo, bardzo cenne zwycięstwo. Cofali oddech. CA Sharks, o których tydzień temu powiedziałem, że to jedyna drużyna złożona ze znajomych, a więc muszę odwołać te słowa, bo kilka drużyn poczuło się urażonych, tak więc to nie jedyna widza drużyna, która składa się z samych znajomych, jest jeszcze tych drużyn kilka, no ale bardzo efektowne zwycięstwo 8-3 nad Detanolem. Tak, zwycięstwo nad Detanolem 8-3. Myślę, że rozmiary tej wygranej są trochę zaskakujące. Natomiast CA Sharks dopisuje kolejne 3 punkty, remis w zeszłym tygodniu, tak więc drużyna dalej bez porażki, więc możecie się cieszyć na starcie sezonu. Tydzień Ligi A kończyliśmy w piątek, wtedy rozegrano 3 spotkania. W pierwszym z nich nie było zbyt wielu emocji, Dynico Drink Team pewnie pokonało Ligę Sport 5-0. No i potem przyszły 2 mecze, które przyciągały dużą uwagę, bo mierzyły się w nich mistrz i wicemistrz Ligi A z poprzedniego sezonu z wicemistrzami Ligi B, a więc dwójką Beniaminków z Kulapem i Rzymą Siermiego. No i tutaj okazało się, że ci, którzy triumfowali w poprzednim sezonie Ligi A, okazali się lepsi. Rafis pokonał Eskulap 6-4, no a Geozenit pewnie pokonał 7-2. No i to jest, myślę, ważna informacja, no bo pojawiły się głosy, że Geozenit po remisie z Piratami, że już zastanawiano się, można powiedzieć, tak jak Geozenit na ten remis zareaguje. No okazuje się, że zareagował pozytywnie. Dziękujemy za uwagę, a na koniec zobaczmy na 6 tygodnia widza.